Złe rzeczy będą się dziać. Tak Nitro powiedział, gdy dowiedział się, że Sentino będzie chciał podjąć z nim walkę. Co za tym idzie? Kolejne pieniążki dla rapera, a także ponownie spory hejt na niego. Witajcie, z tej strony Mikrus, a dziś będę waszym przewodnikiem po krainie smutku oraz dram. Jakiś czas temu Nitro i Sentino podjęli współpracę i stworzyli markę Sicarios, na którą Sergiusz wyłożył dosyć pokaźną sumkę. Niestety, jak to w każdej korporacji, musiało się coś spieprzyć. I mogę być święcie przekonany, że to może być wina Sentino. Jakby nie zrozumcie mnie źle. Biorąc pod uwagę, jakie kontrowersje przez ostatni rok miał Sentino, to jestem święcie przekonany na 90%, że rozpad ich współpracy jest przez niego. Ale oczywiście nie oceniajmy pochopnie człowieka, który, tak jak Oliwka Brazil, ma spory hejt. Współpraca obydwu panów oczywiście zakończyła się z hukiem. A ostatni dom marki Sicarius został zapowiedziany na 15 czerwca, czyli jakieś no kilka tygodni temu już. 15 czerwca wychodzi kolejny drop Sicarius. Z Nitrem wszystko załatwione. Pozdrawiam. Po chwili Sergiusz dodał także swoje 5 groszy na Twitterze. I ostatecznie okazało się, że raper jest winny youtuberowi ponad 100 tysięcy złotych. Ogólnie, bo jakieś niejasności, rzeczy, które były już przygotowane na 15 czerwca, będą na Sicario Kultura. Potem nic więcej nie wydamy. Szkoda, żeby leżały. Potem oddam mu domenę i palę wrotę, bo szkoda nerwów. Macie cały czas działający kod minus 10% odklejka. Do piątku 23.59 na 7more7. Jak już i tak to jest, to chociaż może ktoś chętny to nabędzie. Dużo w ciuchach leży, przeszyć weluru się nie da, więc byłoby to stratą dużą. Czy Sentino zapłaci youtuberowi? Nie wiadomo, ale bądźmy dobrej myśli, że w końcu raper się obudzi i zapłaci youtuberowi. Tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu naszej podróży. Niewiele czasu minęło, a Sentino zaczął wypowiadać się na temat zakończenia współpracy z twórcą internetowym. I padły takie słowa. Jeśli od samego początku Sentino chciałby ludzie dla niego pracowali, tylko dla niego, to w takim razie po co współpraca z Nitrem? Wygląda na to, że tylko po to, by podkoloryzować wizerunek rapera, a także by go wypromować. Jak wiadomo, Sergiusz ma za sobą rzesze fanów już nawet od czasów Pompa Team, więc wiecie. Many, many, nie? No. Oczywiście youtuber nie pozostawił suchej nitki na raperze i też wypowiedział się na ten temat. Like 300 tysięcy za materiał, który jest niewiarygodny, to jest jednak dużo, zwłaszcza, że Sentino już nie raz miał problemy przez jakieś swoje dziwne odpały w internecie, więc jakby coś poszło nie tak, to ludzie znowu by zaczęli na niego gadać, by spadł na niego spory hejt. No i wiadomo, co by było, bo z tego, co pamiętam, była taka akcja, że Sentino ponoć wyzwał jakiegoś typa, co po nim mocno pojechał, więc mogłoby się tak zdarzyć oczywiście, tak? Nitro oczywiście by się z tego głośno śmiał i miałby z tego polewkę na streamach, ale to wiecie. Taka moja subiektywna opinia na ten moment. Po wypowiedzi Nitra, Sentino według mnie palnął taką głupotę, że mógłby nawet występować w cyrku. Nie wiem po prostu, jak to skomentować. No, wydaje mi się, że walka by nie przeszła z tego względu, że Sentino ma dużo kontrowersji. Dużo by na pewno chciał pieniędzy, zależy do kogo by poszedł, czy do Malika, czy do Boxdela, czy do kogokolwiek innego. Więc naprawdę nie wiem. I wydaje mi się, że Nitro też by nie podjął się tej walki ze względu na to, że przegrał dwie ostatnie i chce się jakby rehabilitować i bardziej przygotować. Tak mi się wydaje. Ale czy według was uważacie, że walka Sentino versus Nitro miałaby miejsce? Zostawcie oczywiście swoją opinię na ten temat w komentarzu. Nitro, nic się nie stało, jeszcze wygrasz jakąś walkę.
ostatnich dniach sytuacja między panami była dość napięta. A zaledwie kilka dni temu Nitro zapowiedział nowe koszulki oraz nową markę z bardzo wdzięczną nazwą Sicarios. Rozumiem, że Sergiusz może być zły na rapera za to, że mu prawdopodobnie nie oddał tych 110 tysięcy złotych. I bądźmy szczerze, według mnie tej kasy mu po prostu nie odda, ale to już jest troszeczkę przesada, że Nitro tak wyjechał z tym projektem. Śmieszna przesada, co prawda, ale jednak przesadzona. I według mnie to jest takie ciągnięcie dramy tylko po to, by się pośmiać i udowodnić winę tego drugiego. Taka jest moja oczywiście opinia i nie zmuszam nikogo do tego, by ktoś był po stronie Sentino, czy ktoś był po stronie Nitra. No, ludzie niech wybiorą po prostu swoją stronę i się wypowiadają na swój temat. Jeśli sytuacja będzie dalej postępowała, to tak naprawdę możemy mieć kolejną dramę dekady, tak jak między Peją a Tedę. Więc no, to już obaj panowie zdecydują, jak ta ich drama będzie postępowała, czy będą to upubliczniać dalej swoje jakieś tam wywody, czy po prostu będą prywatnie, nie wiem, cisnąć się. Generalnie no, zobaczymy, jak to będzie, tak? Podzielcie się swoją opinią na temat tych panów, po której stronie jesteście, czy winny jest Nitro, czy winny jest Sentino. Ja tam nie wiem. Ja na tym kończę dzisiejszy film. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.